Mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami z dawna wyczekiwane spotkanie. Dziś bowiem czeka nas pierwszy mecz finałów mistrzostw. W powietrzu daje się wyczuć, Jacku, napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. Oczekiwania, ma się rozumieć, są ogromne. Kto jest w lepszej dyspozycji? Kto lepiej wytrzyma presję? Kto zrobi pierwszy krok ku ostatecznemu zwycięstwu? Tego dowiemy się już za niecałe dwie godziny. Kessie. Lemar z piłką. To musi wejść! Musiał się bramkarz zdrowo wyciągnąć, ale raczej... Nie zrobił sobie krzywdy. Strzał obroniony. To najważniejsze. Takie parady mogą wydawać się czymś ekstremalnym dla zwykłego widza. Dla bramkarzy to chleb powszedni. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Wrzutka z rogu nieudana. Wprost do bramkarza. Wszyscy nie mogliśmy się doczekać, by zobaczyć go w nowych barwach, bo ten transfer wzbudzał spore zainteresowanie. Środek obrony istotnie potrzebował wzmocnienia. Kiedy tyły są należycie zabezpieczone, w środku można sobie pozwolić na nieco więcej swobody. Na palę! Jest gol! O, jak szybko poszło! Naprawdę nie musieliśmy tu długo czekać. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. I teraz mamy przechwyt. Darwin Núñez. Udane wejście, akcja przerwana. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Tak, można się było tego spodziewać. Sędzia dyktuje rzut karny. A to oznacza, że będą mieli okazję do wyrównania. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka. Piłka leci daleko od bramki. Zaryzykuję stwierdzenie, że tak spudłować z 11 metrów to wręcz sztuka. Już lepiej celować w środek bramki i kropnąć z całej siły. Angel Correa. Thomas Lemar. Emmanuel Petit. Mendy przyjmuje piłkę. Ładnie teraz w ofensywie. Mają kilka możliwości rozegrania. Rashford.
Zaatakował i odebrał piłkę. Antonio Di Natale. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Luis Diaz. Darwin Núñez. Z piłką na skrzydle George Best. Dużo miejsca, popatrzmy. Kessie. Lemar z piłką wychodzi na pozycję i mamy gola! Tak, mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. Na razie 2-0. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Piłka pod nogami Casemiro. Przy piłce teraz Rashford. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Miejscowa drużyna zdecydowanie częściej jest przy piłce. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. A tymczasem mogą mieć lada chwila kolejną okazję. Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? To musi być gol! Tak jest! Znowu strzelają! Drużyna przeciwna na deskach. Trzy gole przewagi. Są nie do zatrzymania. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu. Przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Uwaga, teraz Haaland. Tak, tego nie dało się zepsuć. Trafia do pustej bramki. Mamy już zatem 4-0. Di Natale. Piłka teraz przy nodze Korei. 11. Tak się kończą podobne zagrania w polu karnym. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza. A potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Teraz może być groźnie. Mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Ale podanie nie trafia do adresata. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Erling Haaland! Oj nie, na taki strzał najlepiej chyba Jacku spuścić zasłonę milczenia. Ha, to uderzenie ewidentnie może trafić do internetu, ale nie będzie to kategoria najlepsze strzały tygodnia. Oględnie powiedzmy, że nie było blisko. Rashford prowadzi piłkę. Aj, to było naprawdę dobre, mocne uderzenie. Niewiele zabrakło. Angel Correa. Wejście po piłkę na piątkę z plusem. Wciąż prowadzi piłkę, ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Czy wykorzysta tę okazję? Że też tego nie strzelił. Wypracował sobie pozycję, doszedł do świetnej sytuacji i pozostało tylko sfinalizować akcję.
zawiódł w najważniejszym momencie. Tak to niestety bywa. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Uwaga, teraz może być niebezpiecznie. Ależ to zatrzymał. Wspaniała para. Thank you.